Karliku, karliku, coś ty robił w rybniku? Karliku, karliku, coś ty robił tam? I on tam dziuchy całował, hej, całował, całą nockę tańcował, hej, hej, tańcował. A was tak no, kilka lat temu to wzięło? Tak, wzięło nas, wzięło. Ciężko jest zmotywować Kamila do pracy, kiedy jest w lesie i rosną grzyby. Mógłbyś? Wszędzie rosną grzyby. Gmina Boronów. Zobaczmy, co ma do zaproponowania poza grzybami. Wasza ulubiona prowadząca była niegrzeczna i będziemy ją dzisiaj loć tym. Tu były Prusy, a tam jest Rosja. Dzisiaj ten podział świata widoczny w gminie Boronów. Będziemy mieć nowego piekarza, panie wójcie. No, i co, zgadnie, fajne, nie? To jest gmina dobra do życia. I to właśnie pokazujemy co tydzień w Mikrokosmosach. Dziś zabieramy was tam, gdzie Śląsk się kończy i zaczyna. Jadąc od Katowic kończy, od Częstochowy zaczyna. Miejscowi mówią Bornów. Mapa mówi Boronów. Ta niewielka gmina na szlaku historii i przyrody będzie areną naszych kolejnych mikrokosmicznych podróży. Ciągnie nas w las, więc tu zaczynamy. Jesteśmy podzieleni. Po pierwsze drzewem, a po drugie jesteśmy podzieleni, bo Kamil chce iść na grzyby, a ja chcę nagrywać odcinek. Dokładnie tak, bo jesteśmy w gminie Boronów, czyli kolejna gmina z cudownym dostępem do tego bogactwa. No i ogólnie oczywiście do lasu. Jesteśmy też podzieleni prawie. Kiedyś, prawie. Tak, ponad 100 lat temu bylibyśmy tutaj podzieleni granicą Śląska. No bo tu, gdzie stoimy, byłyby Prusy, a tam, kawałeczek dalej, Rosja. No ale tu wtedy mikrokosmosy trzeba by było chyba taką kamerką jakąś na korbkę nagrywać. To by było takie vintage, teraz to się tak mówi. Tak się to mówi. Tutaj zaczynamy naszą kolejną mikrokosmiczną eksplorację. Gmina Boronów. Zobaczmy, co ma do zaproponowania poza grzybami. O, tu dokładnie doszliśmy teraz do tej granicy. Nie, to nie. To jest ta granica? Tak, tu widzicie, mamy dwie równoległe drogi. Tu? I w środku jest ruch graniczny i na załamaniach są kopce graniczne. I odnaleźliśmy 5 tych znaków geodezyjnych, które prawdopodobnie tak przypuszczamy, że to są rosyjskie znaki. Czyli to nie są przypadkowe leśne dróżki i jakieś nie, wodne, to tylko jest to granica, jest granica wyznaczona po kongresie wiedeńskim, kiedy tam była, prawda, wojny napoleońskie, rewolucja francuska i później możni ustalali nowe zasady podziału świata. I tu ustalili, że tu były Prusy, a tam jest Rosja. Dzisiaj ten podział świata widoczny w gminie Boronów. Mamy tutaj oznaczenie takie, musiałby pan może z tej Jasne. Strony przyjść. Ja na razie przejdę, a za chwilę zaprosimy tutaj Sławka. O, proszę. O, Sławku, to jest twoja chwila prawdy, dołącz do nas. Tak sobie przypuszczamy, no bo, że to są rosyjskie znaki graniczne. Bo widzimy tutaj, że mamy tutaj literkę M, a potem literkę H. Międzynarodna granica. I numer 373. I te numery rosną w miarę jak się idzie. A taki kopiec mógł być po co? To było to miejsce? To jest kopiec graniczny, tak się granica oznaczała. Ciężko jest zmotywować Kamila do pracy, kiedy jest w lesie i rosną grzyby. Mógłbyś? Wszędzie rosną grzyby, dlatego to teraz Zuzka trzyma telefon, bo ja mam rączki grzybowe. Ale masz też ciekawą historię do opowiedzenia w kontekście tej granicy, słuchajcie tego. Dokładnie. Kiedy na przykład drzewo przewróciło się, rosło na stronie pruskiej i przewróciło się tak, że przez granicę wystawała na przykład korona drzewa na stronę rosyjską, to solidarnie cięto drzewo w ciągu granicy i ta część, która była w Rosji, trafiała do Rosji, a ta, która została w Prusach, zasilała bogactwo Prus.
I to wcale nie jest jakaś nasza poetycka fantazja, tylko to jest autentyczna historia, którą nam pan leśniczy przed chwilą opowiedział. Tak. No ładne te grzybki, chodź, chodź. Kolejny przystanek to piękny drewniany kościół, duma lokalnych mieszkańców. Wyróżnia się między innymi tym, że został zbudowany na planie krzyża greckiego. Stanowi najstarszy z drewnianych kościołów Śląska wzniesionych na takim planie. Pierwszy kościół w tym miejscu miał powstać w XIII wieku. 1291 to jest ta przyjmowana data powstania pierwszego kościółka. Natomiast on spłonął, podobno od uderzenia pioruna, i dopiero w XVII wieku wzniesiono ten obiekt, który możemy podziwiać dzisiaj. Natomiast od XVIII wieku, a dokładnie od połowy XVIII wieku, to tutaj zbiera się Bractwo Różańcowe, do którego członkowie zapisywali się od Częstochowy, czy nawet wyżej, aż po Czeską Republikę. Z tych wszystkich stron ściągano tutaj, dlatego dla osób, które upodobały sobie wiarę, kult w postaci właśnie odmawiania różańca, to miejsce również jest szczególne. I tak od 1755 roku modli się tutaj to bractwo o dobrą, godną śmierć. Zwrócę Waszą uwagę na kilka detali. Na przykład na te malowidła. Tutaj widzimy motyw śmierci, motyw memento mori, bo ten kościół został wzniesiony w latach, kiedy modny był barok. A jak barok, to memento mori właśnie. Z kolei tutaj kolejny ołtarz i on wydaje się, że jest 3D. Nic z tych rzeczy. To jest w rzeczywistości de facto płaska powierzchnia, deska, która została w taki sposób pomalowana, by sprawiała wrażenie wypukłości. I to jest tak zwany ołtarz iluzjonistyczny. A z tej strony na ścianie widzimy malunki związane z rodzinami, z rodami, które swego czasu na przykład pomogły przy remoncie, renowacji albo wybudowaniu czegoś, czyli po prostu fundatorzy kościoła. Ostatni detal przy tym ołtarzu za tą figurą Jezusa, rodzina fundatorów kościoła. Kolejna ciekawostka. Usiadłem sobie w trzeciej ławie, natomiast mogę tutaj tylko dlatego siedzieć, bo nie ma aktualnie mszy. Gdyby była godzina 10:30, to prawdopodobnie musiałbym ustąpić miejsca pani Beacie. A jak to jest możliwe? No bo tutaj na każdej ławie widzicie takie białe karteczki. Oczywiście ze względów na ochronę danych osobowych nie będziemy wam tutaj pokazać, kto jak się nazywa, kto tutaj siedzi, ale właśnie są takie zapisy i każdy ma swoje miejsce, żeby był porządek. Dlatego tutaj no raczej bym nie mógł siedzieć w czasie mszy. Gdybym chciał uczestniczyć, na przykład w sumie, musiałbym usiąść tam z tyłu. Tam nie ma tych karteczek i rezerwacji. O. Słuchajcie, mamy taką ciekawostkę. Wójt nam zdradził, że sam na swoje miejsce czekał 10 lat, więc ta kolejka może być naprawdę długa. My się z tym nie spotkaliśmy w większych miejscowościach, przynajmniej ja nie, w Katowicach, w Siemianowicach, Chorzowie, więc może jest to taka właściwość rzeczywiście mniejszych miejscowości, gdzie wiernych jest dużo, a kościoły mogą być mniejsze. Słyszeliśmy, że jest tak oczywiście w Boronowie, jest tak w Woźnikach. Wiemy też, że w niektórych miejscowościach w województwie opolskim, na Górnym Śląsku, ale w województwie opolskim też tak się zdarza. Ale czy to jest jakaś śląska przypadłość mniejszych miejscowości? Tutaj już bym tak nie generalizował. A może wy znacie odpowiedź na to pytanie? Skąd taki zwyczaj w niektórych miejscowościach? Mówi się, że na jednej z belek przy ołtarzu można znaleźć datę 1291. Zaraz to sprawdzimy, bo podobno jest zamalowana, ale poszukajmy, może coś znajdziemy. Na pewno tu jest jedna... Jedna data jest 1611, tak. Zamalowana, ale to się zachowało. Tak. I tak samo jest data 1291 na jednej z tych belek, które zostały zachowane z tego pierwszego kościoła z 1291 roku. Mhm. I budowane już w konstrukcję tego kościoła z 1611 roku. Jest to na jednej z tych belek, tylko... No, trzeba się przyjrzeć tam, pewnie bardzo. W Boronowie nie ma rynku, ale jest za to park gminny i plaża nad Izwartą. Jak sami widzicie, to pięknie zagospodarowana przestrzeń. Jest plac zabaw, boisko do gry w bóle, amfiteatr. I właśnie tam chcieliśmy się dowiedzieć, jak brzmi Boronów. Pogoda trochę nam pokrzyżowała plany, ale nic straconego. Boronowianie mają hart ducha i nie dają za wygraną. Słońce czy deszcz, niech niesie się pieśń.
Karliku, karliku, coś ty robił w rybniku? Karliku, karliku, coś ty robił tam? I on tam dziuchy całował, hej, całował, całą nockę tańcował, hej, hej, tańcował. On tam dziuchy całował, hej, całował, całą nockę tańcował, hej, hej, tańcował. Piękne to było, to tak na wstępie. Od jak dawna państwo tak pięknie śpiewacie, zbieracie się razem? Ile to już lat? No, nasz zespół Boronowianie istnieje już od 2017 roku, od listopada. No to już prawie 7 lat istniejemy. Ale co nas tak wzięło te 7 lat temu? No bo tam 7... wiemy, że różne zespoły tam mają się, szczycą, że 50 lat, to. A was tak, no, kilka lat temu to wzięło. Tak, wzięło nas, wzięło. Skąd ta decyzja była? No, zmobilizowaliśmy się tutaj w Domu Kultury w Boronowie. Jesteśmy na wszystkich imprezach okolicznych tutaj w naszym powiecie. Ostatnio była Ciapka Pusta Kochanowice, powiatowe dożynki tutaj, w tym miejscu w Boronowie. I grafik macie napięty. Ciągle napięty. No, staramy się po prostu. Rozsławiacie Boronów poza granicami tej gminy. Tak. I kraju też. I kraju też. Karliku, karliku, co tam niesiesz w koszyku? Karliku, karliku, co w koszyku masz? Mam gołąbku po parze, hej, po parze, chodźcie, to wam pokażę, hej, hej, pokażę. Teraz zmierzamy do miejsca, na które lokalni mieszkańcy mówią Młyn Otworyty. Wprawdzie już od dawna nie miele się tu zbóż, ale historia jest tu żywa. Na piętrze sklepu z elektroniką właściciel budynku zachował oryginalne fragmenty konstrukcji. Zobaczcie sami. I tutaj widzimy taki artefakt, czyli oryginalna wyciągarka. Młyn został wzniesiony w 1920 roku. To jest dobre miejsce i dobry przyczynek do tego, aby opowiedzieć, jak ten zakład tutaj funkcjonował. No tą wyciągarką oczywiście zboże wyciągano tutaj na górę i później stąd oczywiście specjalnie wyselekcjonowane, spuszczano, transportowano do maszyny mielącej, która była napędzana, no i to jest ciekawostka, tak jak wasz Passat, czyli na diesla. A ta maszyna... Ta maszyna była wyjątkowa, bo była to maszyna sprowadzona specjalnie z Anglii. No i właściciele tego młyna szczycili się z tym, że właśnie takie wyjątkowe zastosowanie tutaj wprowadzili. Szczycili się, ale też narzekali na jakość paliwa, którą zastali tutaj. Poprawka, wyciągarka to nie jest jedyny oryginalny element. Spójrzmy na te mury dookoła, też oryginalne, no i na te okna. One są o tyle ciekawe, że to nie są zespawane ze sobą elementy, tylko te okna są zagniatane, jak usłyszeliśmy. Czyli tutaj znajdziemy takie małe spinki, no i właśnie przy pomocy tych spinek składano te szyby w jedną całość. I to też jest taki oryginalny artefakt z tamtych lat. No ale jak jest młyn, to jest mąka, jak jest mąka, to są rzymły, to idziemy teraz kaj. Do piekarni. O, jakaś praca się właśnie rozpoczęła. Byliśmy przed chwilą w młynie, teraz jak powiedzieliśmy, jesteśmy w piekarni i robi się coraz cieplej. Jeszcze w płaszczyku zostaniemy, ale już za chwilę chyba nie damy rady. Gdzie jesteśmy? Co to jest za przestrzeń? Niech nam pan powie. Jesteśmy w piekarni gminnej spółdzielni Samopomocowska w Herbach. Piekarnia znajduje się na terenie Boronowa, gmina Boronów, czyli spółdzielnia działa na terenie dwóch gmin. Pieczywo produkowane jest metodą tradycyjną, bez konserwantów. Jest to na starych zasadach, na starych recepturach. Te pieczywo, które jest produkowane, ono jest wpisane na listę produktów tradycyjnych, czyli w Ministerstwie Rolnictwa można to znaleźć. Jest to produkt ogłoszony jako produkt regionalny śląski. Obsługa tego pieca jest metodą tradycyjną, czyli łopata i na łopatę wkładamy chleb i chleb wędruje sobie do pieca. A ile takich bochenków tu się zmieści? Na takim jednym pokładzie zmieści się około 50 sztuk chleba. A przez to, że to jest taki stary piec, to
Jaka jest różnica? Jest, czuć to w smaku, to, że to jest takie stare rzemiosło? Oczywiście, że bardzo, bardzo mocno to czuć w smaku, bo po prostu jest to pieczywo, które jest wyprodukowane na kwasie naturalnym. Nie jest po prostu chemicznie dodawane jakieś tam środki. Pieczywo jest o tyle lepsze, że po prostu nie jest to na mechanicznym ciągu, że po prostu taśma leci i robimy i pieczywo z jednej strony wchodzi, z drugiej wychodzi. Tu trzeba włożyć, odczekać godzinę, wyjąć to pieczywo z powrotem łopatą, wystudzić, ułożyć na ekspedycji, żeby po prostu wystygło. Czyli sami widzicie, że rzemiosło ma się w Boronowie znakomicie. Zobaczymy jeszcze, jak smakuje. Możemy spróbować? No, możemy. Wiecie, jak to jest. Zawsze trzeba mieć plan B. Jak w telewizji nie wyjdzie, to... No. Wasza ulubiona prowadząca była niegrzeczna i będziemy ją dzisiaj loć tym. Na razie jeszcze nie ma co załadować. O, zobacz. Jednak jest? O, kule wele. I no teraz tego nie zmaść. Czyli jakbym to... Tak, upieczony i bym musiał go tak wyciągać. Wsadź go. No. Tak. I szybkim ruchem do tyłu. O. Ja panu jeszcze dwa położę. Proszę. A teraz już trudniej. Wow, ale jak ładnie... Będziemy mieć nowego piekarza, panie wójcie. No, i co, zgranie, nie? No, poszło. Ale to teraz zobacz, jakie ładne te bochenki, żeś ukulą. O, panie dobry jak chleb. Boronów ma swoje tajemnice i swoje legendy, całkiem ich sporo. Warto się tu bacznie rozglądać, bo nawet w leśnych zagajnikach można spotkać tablice informacyjne, mówiące o tym, co tu kiedyś było, albo jaka legenda jest z tym miejscem związana. My naliczyliśmy kilkanaście takich tablic, a tu przy drodze kolejna, obok nietypowego pomnika. To kamienne drzewo. Widzimy, pani prezes, tutaj datę 1834, tak, i ona tak jest z tym związana. Jest to pomnik, który upamiętnia miejsce, w którym zginął zarządca tych posiadłości. Pomnik ufundował książę, który wtedy był właścicielem tych dóbr. I tu jest miejsce, w którym zginął ten jego zarządca, zrzucony przez spłoszonego konia. Wracał z polowania, które były w niedalekich lasach Olszyny Zumpy, wracał z polowania. Niestety koń się spłoszył, zrzucając go z swego siodła i niestety on tu ginie w tym miejscu. Dla przejeżdżających jest to po prostu jakiś namacalny znak, że coś w tym miejscu się zdarzyło. Niektórzy w Boronowie gadają, że bez Boronowa nie byłoby Chorzowa. To może śmiała teza, ale coś jest na rzeczy. Tutejsze tradycje hutnicze i żelazne sięgają czasów średniowiecza. Po zamknięciu hut cały ten przemysł hutniczy, można powiedzieć, trafił do Chorzowa. My za to wędrujemy znów w las w poszukiwaniu opuszczonej gajówki. To tu setki lat temu była szklana huta. Ciągnie nas w las i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze grzyby, a po drugie szukamy szklanej huty. Byłaby takim zakładem, który w 1730 roku został tutaj założony i wykonywał takie szkło, no można powiedzieć, użytku codziennego. Model biznesowy był prosty. Produkować tutaj i sprzedawać za granicę, czyli jakby do Polski. Nie jest łatwo znaleźć pozostałości po tym miejscu, bo chociaż było to, no okej, te 300 lat temu, to naprawdę niewiele zostało. Został Bóg, bardzo symboliczny w tym miejscu. Zostały też miejsca po dawnej gajówce. I teraz idziemy je zobaczyć, bo kiedyś żyła tu przynajmniej jedna rodzina. Przeszliśmy około 250 metrów od takiej tabliczki na rozstaju dróg. No i jesteśmy. Niby miejsce niepozorne, ale zwróćmy waszą uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim na te drzewa owocowe. Bardzo często jest tak, że gdy mamy do czynienia z jakimiś opuszczonymi miejscowościami, wsiami, to właśnie jedynym świadectwem, że kiedyś tutaj żyli ludzie, są owocowe drzewa. Czereśnia, z tego co widzę,
Tu chyba też jakaś jabłoń, ale to nie jest jedyne świadectwo tego bytowania ludzi kiedyś w tym miejscu. Tak, bo za naszym operatorem jest duże pole, natomiast za nami jest taki lekki spadek i tam znajdziemy jeszcze pozostałości po jakimś ogrodzeniu. Tam gdzieś jest studnia zasypana oczywiście. Tutaj nie ma starodrzewu, tak jak w innych miejscach, które widzieliśmy wcześniej. Chociaż jest pewien wyjątek, bo po naszej lewej, waszej prawej jest potężny bóg. Na moje około 300 lat, ale niestety w części ucięty. Ale wciąż piękny pomnik przyrody. Ale chcemy też pokazać wam bardziej namacalne pamiątki po dawnym przemyśle. Chcemy też wsłuchać się w głos eksperta. Pan Damian Gołąbek, pisarz, nauczyciel, miłośnik Boronowa, człowiek historia. Opowie nam o tym, co kocha. Huty bornowskie produkowały żelazo sztabowe. Ono było eksportowane, wywożone furmankami. A tutaj wozacy zarabiali na tym, bo masa ludzi była zatrudniona przy tym. Znajdujemy się na terenie, na wielkim placu wydobywczym. Jakieś 2 km2 to było to pole wydobywcze. Takich szybików tutaj jest około 200. Co się stało, że to się wszystko skończyło? No, że nie mówimy teraz o Boronowie jako o ośrodku, gdzie no, to hutnictwo i górnictwo no, może już i tak by się zakończyło, ale jeszcze no, kilka lat temu moglibyśmy mówić o tym, że coś tu takiego było. A my mówimy o tej historii naprawdę zaprzeszłej. Wyrastał przemysł koło Bytomia, Katowic i tam do wytopu rudy używano węgla kamiennego, a tu węgla drzewnego, a więc produkcja tamtej rudy była inna. Stąd to hutnictwo, stare hutnictwo, stało się zacofanym hutnictwem. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, tak jak kończy się na przykład w tym momencie gmina Boronów. I nasza rajza mikrokosmiczna, którą dzisiaj wam zaproponowaliśmy właśnie z gminy na szlaku przyrody i historii, jak głosi ten napis. Na witającym napisie, witającym tych przejeżdżających do Boronowa. I zachęcamy was też, żebyście tę gminę odwiedzili, bo naprawdę jest bardzo ładna, jest tutaj co robić, jest cała masa historii i lokalnych pasjonatów również. A my to przecież lubimy i to właśnie pokazujemy co tydzień w Mikrokosmosach. Kolejna odsłona naszych lokalnych zmagań już właśnie w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. A tamto, co żeśmy znaleźli? To jest 100%, ale tamte to tam prawdziwki macie, mam tak? Dwa prawdziwki, takie duże śniołki i jeden chubek. Szybkim ruchem do przodu. Uwaga! No świetnie. O. Bo jest przepadzite, jak do mnie z powrotem, to za pierwszym razem. Śmiało. Jest tu nawet jakiś napis? Patar. Cokolwiek to znaczy. Kamil, co to może znaczyć patar? Co mam wiedzieć? Bo ty niemiecki znasz. No i taka z nim gotka. Masz powiedziane, że patar to jest po niemiecku? A bo, a tak mi się zdało, no. To my teraz co, możemy się tak wedrzeć w kadr w takim razie z Kamilem? Między te działuchy. Między te działuchy. Ja, ty od razu między działuchy, no. Nie? No, no, właśnie tak myślałam. No, dobrze. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak też kończy się nasza dzisiejsza. I ja... jeszcze raz. A ja jestem z tej strony, bo ja mam zły profil ten. Na Instagramie chyba.